Witajcie kochani, tu Magda. Dzisiaj przychodzę do Was z pełnym kwiatów pudełkiem od Godbooks. Pudełko jest na Raffaello, do jego ozdobienia wykorzystam papiery ze Scrap and Me oraz dodatki do wycinania z kolekcji Especially for You. Do ozdobienia boksu wykorzystam również tekturki z tekturkowo. Tej akurat nie, ale jest tak piękna, że dobrze, że ją pokazałam. Użyję skrzyneczki 3D, kwiatów papierowych zakupionych w Craft Cornerze, magnolie i róże. Róże Trellis, błękitne, białe i różowe. Dodatki florystyczne, tutaj pasty woskowe z Sea Artu oraz mikrokulki z Sea Artu, Sizzle. Podczas tworzenia tego boksu zdarzyło mi się kilka błędów, które zdecydowałam się Wam jednak pokazać. Mam nadzieję, że ustrzeżecie się przed podobnymi usterkami. Wszystkie papiery mam już docięte, widać tu wielkości, więc nie będę już o nich opowiadać. Kilka elementów jest już dopasowanych, kilka będę wycinać w tak zwanym międzyczasie. Postaram się Wam za dużo nie przeszkadzać. Mam nadzieję, że filmik będzie klarowny. Zapraszam do obejrzenia i inspirowania się. Zapewne zauważyliście, moje pudełeczko będzie trochę inaczej otwierane. Klapka będzie otwierała się do dołu, dlatego na razie obklejam jedynie trzy boki mojego pudełka, tak jakby jego przód i właśnie boki, zostawiając tył, który umożliwia jego rozkładanie. Rysowałam sobie kształt skrzydełek, które znajdują się w środku pudełka. Tworzą one takie jakby drzwiczki. Wycięłam je w odbiciu lustrzanym.
wschodnich ściankach mojego pudełka postanowiłam zrobić okrągłe otwory, przez które będzie widać, co znajduje się w środku i można będzie zajrzeć do kwiatowego wnętrza. Przyklejam na washi taśmę wykrojniki kółka tej samej wielkości, a potem wycinam je maszynką. Jak można się domyślać, nie wszystko poszło zgodnie z planem, dlatego ratuję się 4 serwetkami Godbox w kolorze perłowego różu. Wycinam w nich kółeczka trochę mniejsze niż te kółka, które wycięłam w boczkach mojego pudełka. Pozwoli mi to zakamuflować te nierówności, które się pojawiły. Które będę umieszczać od środka, podkleję folią do shakerów. Będę zatem miała nie dziurki, a szybki. W sumie też fajnie. W przyklejaniu tylnej ścianki odkryłam, że z boku mojego pudełka pojawił się
nieoczekiwanie biały rant od jego zamknięcia. Więc w tej sytuacji awaryjnej znów trzeba było sobie jakoś poradzić. Papieru wycięłam wykrojnikiem ozdobne bordery, 3 sztuki, odpowiednio docięte na wymiar, w środku będą stanowić dodatkową dekorację pudełka.
kwastków papieru stworzyłam coś na kształt papierowej kokardy. Wieczko mojego boksa przedziurkowałam, przedziurkowałam również kokardę, nakładając ozdobnego nita. Teraz mogę przeciągnąć wstążkę, która będzie takim trzymadełkiem mojego boksa. Mojego boksa umieszczę skrzynkę, w której umieszczę papierowe kwiaty. Skrzynkę delikatnie przywróciłam woskami z Seaartu w kolorze zielonej patyny oraz niebieskości. Za pomocą kleju na gorąco w skrzynce umieszczę trochę sisalu, a potem będę w niej mocowała kwiaty oraz plastikowe elementy dekoracyjne.
dodatkowo ozdobiłam kokardą w kolorze brudnego różu. Dodałam też kilka elementów papierowych wyciętych z kolekcji i gałązki odtekturkowo, żeby wzbogacić kompozycję. Mikrokulki wymieszałam z Heavy Body Gel błyszczącym i teraz umieszczam je gdzieniegdzie na kompozycji, kilka sztuk na serwetce, potem całość jeszcze, żeby nadać błysku, delikatnie posypię białym brokatem. Kto będzie obdarowany moim boksem, dlatego tą rozkładaną klapkę na razie zostawiam bez życzeń. Docelowo można tam umieścić tekst. Tak prezentuje się mój boks. Mam nadzieję, że mój pomysł, dość oryginalny, na pudełko Rafaelu Wam się spodobał i że zainspirowani stworzycie swoje prace.